Wyszło do mnie. I się spadł. Dzień dobry Państwu. Witam na webinarze pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj bardzo poważny temat koronawirus. Jak pracodawca może radzić sobie z tym bardzo poważnym dzisiaj tematem dla nas wszystkich. Poprowadzimy ten webinar we dwóch. Pan prezydent Andrzej Mondrala, szef Platformy Zdrowe Zdrowie w Pracodawcach RP. Witam Państwa bardzo serdecznie, a rozpoczął nasze spotkanie pan Piotr Kamiński, również z naszego grona wiceprezydent pracodawców od wielu, wielu lat, zajmujący się, jak Państwo wiedzą, szerokim zakresem wszystkich spraw, które związane są z naszą działalnością. Witamy serdecznie, chociaż nie ukrywajmy, bardzo smutnym, zatroskani i bardzo się boimy o dzień, który nam przyniesie i wieczór dzisiejszy, i kolejne dni. I proszę Państwa, po to, żeby sobie z tym radzić, bo chcemy, żeby to nasze spotkanie było bardzo pragmatyczne i żeby dać Państwu jak najwięcej informacji, chciałbym przede wszystkim przedstawić naszych gości, którzy przyjęli zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie, będą chcieli się z Państwem podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami. W kolejności późniejszych wystąpień przedstawię witam pana Marka Posobkiewicza, byłego głównego inspektora sanitarnego w latach 2012-2018. Witam panią Katarzynę Siemienkiewicz, naszego eksperta do spraw prawa pracy w Pracodawcach Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Witam pana Marcina Cetnarowicza, radcę prawnego z kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Witam pana Arkadiusza Tatara, lekarza od naszego członka LuxMed. Również witam panią doktor Monikę Tomaszewską, doktora nauk o zdrowiu, również z LuxMedu. I witam panią doktor Barbarę Michalską, dyrektor do spraw mikrobiologii klinicznej Biomaxima. Dzień dobry, sprostuję, magister. Magister. Pytanie do pana Marka Posobkiewicza, jako byłego głównego inspektora sanitarnego w Polsce. Czy może pan nam przybliżyć trochę taką sytuację, w jakiej się znajdujemy, jak czytać pewne informacje publiczne, jak sobie z nimi radzić i co to znaczy dla przedsiębiorców? Bo przede wszystkim chcemy tutaj odpowiadać przedsiębiorcom, jak sobie radzić w tej sytuacji. Oczywiście, dzień dobry. Jest to temat, na temat którego można mówić spokojnie kilka godzin, ale postaram się syntetycznie Państwu kilka uwag przekazać. Na sam ten problem wirusa SARS-CoV-2 mógłbym spojrzeć z dwóch stron. Ja sam jako lekarz, a z drugiej strony jako urzędnik, czyli chodzi, jakie jest, i to jest też różne zagrożenie. Dla mnie, jako dla lekarza, jest to jeden z wirusów, który najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie pasażował w środowisku, będzie powodował choroby przeziębieniowe u osób nieodpornych, dopóki nie znajdzie się szczepionki, czyli otwarte na zakażenie, i osób z powikłaniami, może powodować poważne konsekwencje. Ale jest w tej chwili bardzo poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego na całym świecie. Jak Państwo wiedzą, pierwszy raz objawił się w końcówce zeszłego roku. Należy do grupy jednolicowych koronawirusów o łańcuchu RNA. Podobne ogniska mieliśmy w przeszłości, takie z tych znanych, bo jest 7 wirusów opisanych patogennych dla człowieka. Te wcześniejsze ogniska to był 2002 rok SARS, cechujący się śmiertelnością około 9%, ponad 8 tysięcy zachorowań, 775 zgonów. 10 lat później na Bliskim Wschodzie wirus MERS,
który charakteryzował się dużo większą śmiertelnością. Śmiertelność wtedy wyniosła 35%, bo przy ponad 2000 osób chorych spowodował również ponad 700 zgonów. W chwili obecnej wiemy, że ten wirus charakteryzuje się stosunkową, szczególnie porównując do tamtych wirusów, śmiertelnością. Na początku była ona oceniana jako 2-3%. Tak naprawdę te długofalowe statystyki będą mogły dokładnie ocenić jego śmiertelność. Ja oceniam, że ta śmiertelność może być znacznie niższa, wynosić około 1%, nawet wyraźnie mniej, z tego względu, że zgony liczymy zero-jedynkowo, czyli każda osoba, która niestety umrze, jest odhaczana. Jeżeli chodzi o zachorowania, to poza tymi zachorowaniami o ciężkim przebiegu, wymagającymi hospitalizacji, mogło być szereg osób skąpoobjawowych bądź nosicieli, które w tą statystykę nie weszły. Jak ocenia się, około 80%, nawet ponad osób może przechodzić tą infekcję lekko, przypominając znane wszystkim przeziębienie. Ten etap walki całego świata, wszystkich krajów z tym wirusem możemy podzielić na różne etapy. W tej chwili my też w Polsce, podobnie jak inne kraje, przechodzimy z etapu blokowania możliwości zawleczenia tego wirusa do naszego kraju. Zawsze takie pojedyncze przypadki powinny być wyłapywane, izolowane po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego wirusa dalej. Ale w chwili obecnej, gdy wiadomo już, że ten wirus do nas zawitał, jest stały geometryczny wzrost ilości zachorowań. Przechodzimy do następnego etapu walki, który polega na tym, żeby spowalniać jego dalszą ekspansję. Gdyby te działania nie były wprowadzane, moglibyśmy być może wszyscy szybciej zapomnieć o tym wirusie, bo szybko duża ilość osób by zachorowała. Większość społeczeństwa, szczególnie tego aktywnego zawodowo, szybko by wróciła do pracy, ale to spowodowałoby również to, że w fatalnej sytuacji byłyby osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, bo żaden system zdrowotny na świecie nie jest w stanie przyjąć naraz wielokrotnie większej ilości zachorowań niż normalnie występują. To spowolnienie rozprzestrzeniania się tego wirusa będzie sprzyjało nam wszystkim poprzez to, że stopniowo będą nowe przypadki pojawiać się zachorowań potwierdzone laboratoryjnie. Na razie wszystkie pierwsze przypadki były kierowane do oddziałów i klinik chorób zakaźnych. W przyszłości rzeczą naturalną będzie to, że będą następne osoby kierowane do oddziałów chorób wewnętrznych, w przypadku dzieci do oddziałów chorób dzieci. Co warto podkreślić, w przypadku dzieci przebieg jest dużo łagodniejszy. Obserwowano nawet dzieci bezobjawowe, które zostały zainfekowane tym wirusem. Najbardziej narażone są osoby starsze z chorobami przewlekłymi układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraz osoby z upośledzonym układem immunologicznym, czyli na przykład osoby po przeszczepach, które przyjmują leki, które mają zapobiec odrzuceniu przyjętego organu, osoby z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak RZS, ZZSK, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, zeszczepiające zapalenie stawów kręgosłupa, kolitis ulceroza, choroba Lasińskiego Crohna, łuszczyca oraz szereg innych chorób z autoigresji, szczególnie te osoby, które przyjmują w celu lepszego komfortu życia i zapobiegania następstwom choroby, przyjmują leki, które obniżają odporność, która w przypadku tych pacjentów normalnie prowadzi do destrukcji ich organów. Nie chciałbym zbyt dużo czasu zająć, pozwolić innym Państwu też wypowiedzieć się. Dla nas istotne jest to, żeby podchodzić do tego wirusa racjonalnie. Ten okres musi być też wykorzystany na to, żeby się z nim zapoznać. Nie nazwałbym tego zaprzyjaźnieniem, ale umieć z nim postępować. Tak często powtarzane są w tym okresie
informacje o przestrzeganiu zasad higieny. Te zasady higieny polegające na częstym myciu, dezynfekowaniu dłoni są nawet ważniejsze w przypadku tej infekcji niż aerozol, który tworzy osoba zainfekowana, bo tylko w przypadku dużej wiremii u osób pełnoobjawowych to tworzenie dookoła aerozolu jest, tworzy największe stężenie wirusa, które jest niebezpieczne dla innych ludzi. Dziękuję Panie Marku. Myślę, że teraz przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak właściwie sobie przedsiębiorca w tej nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której wprowadzone są nowe przepisy, może poradzić z tym, co nas otacza. Znaczy z wszystkimi nowymi regulacjami i zdarzeniami, które mogą się zdarzyć bardzo blisko miejsc, w których prowadzimy biznes. Co się właściwie w ostatnim czasie zmieniło? Poproszę o tą informację panią Katarzynę Siemienkiewicz, naszego eksperta do spraw prawa pracy. Szanowni Państwo, 8 marca weszła w życie tak zwana specustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi, która daje przedsiębiorcom pewne możliwości ograniczenia pracy w dużych skupiskach osób. Jedną z takich możliwości jest praca zdalna, dokładnie w artykule 3 ustawy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza stałym miejscem świadczenia pracy. Jednak tutaj ustawa nie precyzuje, na czym dokładnie ta praca zdalna miałaby polegać, jak ją należy pracownikowi zlecić. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało pewne wytyczne w sprawie zlecania pracy zdalnej i należy takie polecenie traktować jako polecenie służbowe. Zgodnie z artykułem 100 Kodeksu Pracy pracownik ma obowiązek wykonać takie polecenie, jakim jest zlecenie pracy zdalnej poza miejscem stałego świadczenia pracy. To polecenie może być wydane zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Ustawa tutaj na pracodawców nie nakłada żadnej szczególnej formy. Ta praca może być wykonywana w formie elektronicznej, ale nie musi. Pracownik może również pisemnie składać wyniki swojej pracy, przekazywać je pracodawcy w sposób ustalony, czyli szczegóły wykonywania tej pracy należą do ustalenia, leżą w gestii pracodawcy. To on powinien zdecydować przede wszystkim, czy podejmuje takie kroki jak zlecanie pracownikom pracy zdalnej i czy też jest taka w ogóle możliwość. Oczywiście to będzie zależało od rodzaju pracy, która jest świadczona w przedsiębiorstwie. Jeżeli fizycznie nie jest możliwe zlecenie pracy zdalnej określonym pracownikom, to przede wszystkim należy pamiętać, że na pracodawcy ciąży jeden z podstawowych obowiązków, a nawet jest wyrażona zasada prawa pracy, która mówi, że pracodawca musi przestrzegać bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, czyli dbać o zdrowie i życie pracowników. I w tym celu musi podjąć określone działania, które pozwolą pracownikom dbać o ich zdrowie, ograniczyć kontakt, zminimalizować ryzyko zarażenia itd. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jak wiemy, wszystko się zmienia. Na ten moment mamy ustawę, która również przewiduje możliwość przyznania zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia szkoły czy przedszkola, co już ma miejsce. Wtedy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy ponad ten limit ustalony w ustawie zasiłkowej, to jest dodatkowo 14 dni na opiekę nad dzieckiem, ale do 8 roku życia wyłącznie. Jeżeli pracownik ma dziecko powyżej 8, a do 14 roku życia, to może skorzystać z zasiłku opiekuńczego zgodnie z obowiązującą ustawą zasiłkową, ale tylko w przypadku, gdy
gdy dziecko jest chore. Oczywiście przedsiębiorcy muszą pamiętać, że są obowiązani do przestrzegania wszelkich decyzji organów administracji czy organów sanitarnych, że te decyzje są wydawane ze względu na ograniczenie ryzyka zachorowania, także dbania o zdrowie i życie, także pracowników, kontrahentów i innych przedsiębiorców, z którymi pracodawcy mają do czynienia. I to są najważniejsze wnioski, które płyną z aktualnego stanu prawnego i przede wszystkim ze specustaw. Dziękuję. Ponieważ ostatnio pojawiły się też różne interpretacje, różne informacje takie praktyczne, jak sobie radzić z jednej strony z przepisami, ale w ogóle z prawem pracy w tych okolicznościach. O komentarz na ten temat bym poprosił pana Marcina Cetnarowicza. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja w swoim krótkim wejściu chciałem poruszyć temat dokumentu obejmującego wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z koronawirusem. Dokument został wydany 26 lutego, czyli jak na rozwój sytuacji można powiedzieć, że wieki temu. I mam wrażenie, że ten dokument wśród pracodawców wywołuje pewne wątpliwości właśnie między innymi w związku z tym, że no, został już wydany jakiś czas temu i pewne niektóre zagadnienia w nim przedstawione mam wrażenie, że nie są już aktualne na dzień dzisiejszy, warto się do tego odnieść. Pierwsza kwestia poruszona w tych wyjaśnieniach to jest, czy pracownik może odmówić wyjazdu służbowego w rejon, gdzie występuje koronawirus. Aktualnie większość, znakomita większość ekspertów jest zgodna co do tego, że jeżeli chodzi o te rejony najbardziej zagrożone, to pracownik ma tutaj prawo do odmowy wykonania takiego polecenia z uwagi na brzmienie artykułu 210 Kodeksu Pracy, który stanowi o tym, że właśnie pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy, jeżeli występuje dla niego bezpośrednie zagrożenie. Co do tego wszyscy są zgodni, natomiast pytanie aktualnie, jakie w dniu dzisiejszym w obliczu dość intensywnie zmieniającej się sytuacji, pytanie jakie się pojawia, to czy mógłby z tej możliwości skorzystać również pracownik, który miałby polecenie wyjazdu służbowego do rejonu narażonego w mniejszym stopniu. No, aktualnie wiemy, że wirus rozprzestrzenia się dość intensywnie praktycznie wszędzie. Ja bym podszedł do tego w ten sposób. Oczywiście też miejmy na uwadze, że żyjemy jakby w bardzo dynamicznie zmieniającym się czasie. I tak naprawdę chciałbym na każde Państwa pytania odpowiedzieć zero-jedynkowo, tak? Na zasadzie czarne-białe. No w wielu przypadkach aktualnie nie jest to możliwe, poruszamy się w jakichś odcieniach szarości. Ale jeżeli miałbym się do tego przypadku odnieść, to powiem w ten sposób. Jeżeli byłby to pracownik, który przyszedłby do mnie jako do pracodawcy i powiedział, że obawia się na dzień dzisiejszy generalnie podróżowania, zwłaszcza pociągiem, samolotem, i jest na przykład osobą w wieku 50+, gdzie jak wiemy powszechnie, prawda, osoby w takim wieku są szczególnie narażone, no to nie wyobrażam sobie, żeby pracodawca w stosunku do takiej odmowy, takiego pracownika mógł wyciągać jakieś konsekwencje. Kolejna sprawa, kolejna kwestia, jaka tutaj jest poruszona przez Państwową Inspekcję Pracy, to jest to, czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy i wysłać go na badania lekarskie, pracownika, który powraca z regionu narażonego na koronawirus. Tutaj w tych wyjaśnieniach Państwa Inspekcja Pracy, mówię, na 26 lutego tak dość stanowczo twierdzi, że takich uprawnień pracodawca nie ma. Trudno mi się z tym poglądem, przyznam szczerze, zgodzić, zwłaszcza jak to widzimy, jak wygląda to na dzień dzisiejszy. Jeżeli taki pracownik wraca z regionu narażonego i przejawia objawy właśnie przeziębieniowe, grypowe, uważam wręcz nie tylko, że pracodawca może, ale powiedziałbym, że ma obowiązek nie dopuścić takiej osoby do pracy i jak najbardziej wysłać ją, zobowiązać ją do przeprowadzenia badań lekarskich, do skontaktowania się z lekarzem, oczywiście zgodnie z zaleceniami, czyli nie udania się, prawda, do placówki, tylko raczej skorzystania z możliwości zdalnych.
Natomiast powiedziałbym w ten sposób, jeżeli aktualnie, jeżeli natomiast taka osoba nie przejawia objawów, właśnie przeziębieniowych czy grypowych, ale wiemy, że z regionu narażonego wróciła, to jest możliwość skorzystania z tej, pracy zdalnej, co właśnie przewiduje wspomniana ustawa. Jeżeli takiej możliwości nie ma, mamy do czynienia na przykład z pracownikiem produkcyjnym, który tak naprawdę w formule pracy zdalnej nie miałby za bardzo co robić, no to pamiętajmy, że zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS-u osoba powracająca z takich obszarów, no jest zalecenie takie, żeby udała się, prawda, do jednostki, do najbliższej jednostki sanitarno-epidemiologicznej celem tak naprawdę dokonania oceny sytuacji, czy nadaje się to, czy taki pracownik, czy taka osoba powinna być poddana na przykład kwarantannie, czy też wystarczy jakaś forma samokontroli. Więc jak najbardziej w tym zakresie pracodawca może pracownika do tego typu działań zobowiązać. Czy może pracodawca zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu w kraju, który jest, gdzie występuje duże ryzyko? No, w tym zakresie chyba wszyscy eksperci są zgodni, że takiego zakazu nie można pracownikowi postawić ani go skutecznie wyegzekwować. Natomiast można jak najbardziej, wiele firm to uskutecznia, można wprowadzić politykę informacyjną w zakresie tego, czy pracownicy w ostatnim czasie przebywali w rejonach szczególnie narażonych. Jest to moim zdaniem zbieranie takich danych, gromadzenie takich danych jest w pełnej zgodzie z RODO i tutaj jak najbardziej tego typu politykę można aktualnie rozważyć. Jeśli chodzi o kwestię następną, tutaj poruszoną w wyjaśnieniach PIP, no właśnie, tutaj z racji tego, że te wyjaśnienia były wydane 26 lutego, a więc zanim w ogóle pojawił się projekt ustawy tej antywirusowej, nazwijmy ją w cudzysłowie, ustawa jest 2 marca, weszła w życie 8 marca, to tu w tych wyjaśnieniach zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o możliwość zaproponowania pracownikowi tak zwanej pracy zdalnej, no to Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze w tamtym stanie prawnym na 26 lutego wypowiada się, że jest taka możliwość, że warunki świadczenia powinny być uzgodnione w porozumieniu stron stosunku pracy. Wydaje się, że Państwowa Inspekcja Pracy odnosi się w tym zakresie do zasad, na jakich funkcjonuje telepraca tak naprawdę, na tamten stan prawny, na 26 lutego. Natomiast no, miejmy na uwadze, że te wyjaśnienia były wydane 26 lutego, aktualnie stan prawny jest inny, mamy ten specustawę, która wyraźnie dopuszcza pracodawcy na zasadzie polecenia służbowego, zobowiązania pracownika do pracy w trybie zdalnym i nie jest tutaj bezwzględnie potrzebne porozumienie stron. I to może tyle. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o odniesienie się do tych wyjaśnień. Raz jeszcze dziękuję. Powiem, pamiętajmy, że mamy bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację. Na część pytań pewnie zero-jedynkowej, czarno-białej odpowiedzi nie ma. Natomiast oczywiście musimy sobie jakoś radzić. Dziękuję. Zawsze pozostają pytania, jak sobie radzić konkretnie w swoim przedsiębiorstwie. Przeczytam Państwu na przykład taką instrukcję z firmy, w której jestem w Radzie Nadzorczej, jak zakład sobie na tą chwilę z tym poradził. Co więcej, od paru dni ta instrukcja się nieustannie zmienia, bo dochodzą nowe wiadomości i nowe możliwości. Po pierwsze, w celu ochrony naszych pracowników i ich rodzin, a także państwa, podjęliśmy szereg działań profilaktycznych, w ramach podjętych działań znalazły się. Po pierwsze, badanie temperatury ciała przed wejściem na zakład. Pomiar temperatury dokonują pracownicy ochrony. Drugie, w przypadku odmowy poddaniu się badaniu temperatury ciała, nie zostaniesz wpuszczony na teren zakładu. Trzecie, w przypadku, gdy w wyniku badania stwierdzi się, iż temperatura ciała badanej osoby wyniesie powyżej 38 stopni, osoba taka nie zostanie wpuszczona na zakład. Dezynfekcja i mycie rąk przez wszystkich wchodzących na teren zakładu jest obowiązkowa.
Ankieta informacyjna na wejściu do zakładu w załączeniu. Każdy z pracowników musi ją wypełnić raz na dwa dni. I dalej jeszcze parę takich zaleceń dla każdego pracownika na każdej tablicy przed wejściem. Czy to wystarczy? Nasze środowisko, środowisko medyczne od samego początku włączyło się w działania ministra zdrowia i rządu dotyczące tego smutnego tematu. Przypomnę Państwu, że w ramach pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej mamy zarówno przedstawicieli POZ-ów, czyli lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, mamy specjalistów, którzy zajmują się konkretnymi specjalistycznymi tematami. Mamy bardzo duże szpitale publiczne i równie duże szpitale prywatne. Dlatego też dla nas bardzo ważną rzeczą było, żeby z jednej strony sporządzić takie programy, które będą chronić naszych pacjentów, a z drugiej strony nie zapominamy też o naszych pracownikach. W szczególny sposób do tego tematu podeszły nasze koleżanki i koledzy z grupy LuxMed. I tutaj chciałem poprosić pana doktora Arkadiusza Tatara, aby przedstawił nam, jak to wszystko wyglądało, bo oczywiście nic nie jest zamkniętą sprawą i w zależności od pojawiających się dodatkowych informacji, reakcje nasze na działania, które są zgodne z działaniami oczywiście ministra zdrowia i naszego rządu, są naszymi działaniami, które towarzyszą tej całej sprawie. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję, panie prezydencie. Od samego początku byliśmy... Bardzo bym prosił, żeby bliżej mikrofon przedstawić. I powiem jeszcze, że w tej chwili 188 osób jest na czacie i ogląda nas. Mogę tylko powiedzieć, jakby potwierdzić słowa pana prezydenta, że od samego początku byliśmy i jesteśmy w ścisłym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Tak więc wszystkie zalecenia i procedury, które stosujemy również wobec naszych klientów, pracowników naszych klientów, jakby wobec naszych pracowników, są ściśle oparte na tym, co oficjalnie jest komunikowane. Chciałbym również podziękować panu doktorowi Markowi Posokiewiczowi, bo idealnie wprowadził nas w temat koronawirusa, czym jest ten wirus, jakie stanowi zagrożenie i dla kogo tak naprawdę, i kto się może jego obawiać. Ja w uzupełnieniu mogę tylko dodać, że 80% zakażonych osób będzie miało objawy skąpoobjawowe bądź będzie praktycznie osobami bezobjawowymi. Dopiero około 18-20%, tak wskazują aktualne statystyki, będzie miało przebieg ciężki. Jednocześnie uzupełniając informacje o samej budowie koronawirusa, bo to będzie takie łagodne przejście, dlaczego tak się zabezpieczamy, pragnę powiedzieć, że sam wirus ma otoczkę białkowo-lipidową, a dzięki temu, że ta otoczka, czyli lipidowa, składa się z tłuszczy, jest podatny na podstawowe zasady higieny. I w związku z tym, ja poproszę moją koleżankę Monikę Tomaszewską, która dokładnie w tym momencie wyjaśni, dlaczego stosujemy takie zasady i co nam te zasady i w jaki sposób możemy się zabezpieczyć, co jeszcze oprócz tego możemy zrobić. Dzień dobry Państwu, Monika Tomaszewska. My powiemy o tym, chciałabym powiedzieć może o tym, co już nam się udało zrobić, a też dzięki współpracy z całą grupą pracodawców, bo my uruchomiliśmy i mail specjalny do tych klientów, którymi się opiekujemy i tam jest codziennie właściwie szereg zapytań związanych z tym, jak się uchronić. Dzielimy się tym, co my sami zrobiliśmy i jakie rozwiązania wprowadziliśmy. Pierwsza rzecz, o której zawsze powtarzamy też wszystkim osobom, z którymi pracujemy w LuxMed, to jest, tego wirusa nie możemy się bać. To nie jest wirus, który zabija. Musimy, może nie zaprzyjaźnić, jak pan doktor mówił, ale musimy poznać przeciwnika i starać się jakoś z nim żyć, zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby ochronić siebie i ochronić osoby wokół nas. Postawiliśmy bardzo na edukację i to przynosi naprawdę efekty. Uczymy o samym, czy mówimy o samym wirusie i podstawowych sposobach zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń.
Uczymy o tym, jak rozpoznawać u siebie pierwsze objawy, na co zwracać szczególną uwagę i co robić, jeżeli one się pojawią. I to jest rzecz, która jest naprawdę nie do przecenienia. My już ponad, właściwie od momentu, kiedy on się pojawił w Chinach, to rozpoczęliśmy działania. Teraz jest, widzimy, że teraz jest nam zdecydowanie łatwiej. Mówimy również o tym, że należy się spodziewać wzrostu zachorowań i to jest sytuacja, która nas nie ominie, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach. Na tyle, na ile się da, uczymy odpowiedzialności i to jest takie główne przesłanie, takiej odpowiedzialności za siebie. Jeżeli ja postępuję zgodnie z wytycznymi, jeżeli ja przestrzegam podstawowych zasad higieny, zwracam uwagę na to, że jeżeli mam infekcję, to wtedy zakładam maskę, ale nie biegam w tej masce profilaktycznie. Jeżeli myję ręce i naprawdę je myję dokładnie i uczciwie, jeżeli ja dbam o przestrzeganie tych podstawowych zasad higieny, to ja nie chronię tylko siebie. Ja chronię też w ten sposób innych, bo dzięki mnie finalnie wirus z dużym prawdopodobieństwem może do mnie nie trafić. Wprowadziliśmy w naszym biurze, bo to jest może też, czy będzie przydatne dla Państwa, my wprowadziliśmy taką procedurę postępowania w sytuacjach podejrzenia zakażenia u pracownika. I to są dwa modele, kiedy właśnie osoba, która nam o tym mówi przed przyjściem do pracy, to jest sytuacja najprostsza, najłatwiejsza. Wtedy my albo rekomendujemy pracę zdalną, każda z tych osób jest oceniana przez nasz zespół medyczny dodatkowo i każdy pracownik ma możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalnym zespołem medycznym, który to robi i ocenia, bo tak dzisiaj działamy. To jest jakby jedna sytuacja. Druga to jest taka, kiedy w trakcie okazuje się, że nagle ta osoba poczuła się źle, ma gorączkę, przypomniało jej się, że gdzieś tam miała kontakt, bo są takie sytuacje, że gdzieś miała kontakt z kimś, kto albo jest w szpitalu już z rozpoznaniem, albo jej się wydaje, że jest, więc taka osoba u nas, właśnie na każdym piętrze mamy wydzielone pokoje obserwacji, my to nazywamy, pokojami obserwacji, tam są wszelkie numery telefonu, kontakt z taką osobą oczywiście od razu podejmuje, ona informuje przełożonego, przełożony kontaktuje się z zespołem medycznym i dalej już my uruchamiamy całą ścieżkę postępowania. Bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi, że te pokoje, bo też wielu pracodawców tworzy takie pokoje, a wiem to, ponieważ obsługuję naszego maila z pracodawcami, tworzy takie pokoje. Ważną rzeczą jest też, żeby on był zlokalizowany jak najbliżej drzwi, żeby gdyby się okazało, że jest taka potrzeba, to żeby ta interwencja medyczna przebiegała w miarę sprawnie, żeby nie budzić też jakby takiego spektaklu i emocji u pozostałych pracowników. To, co jest rzeczą jednak najważniejszą, to jest naprawdę edukacja, to jest czas dla służb BHP, edukacja pracowników, zadbanie o to, żeby były dostępne środki higieny, czyli mydła, środki do dezynfekcji. Też zwracam uwagę na te środki do dezynfekcji, żeby jeżeli już kupujemy, to żeby jednak zweryfikować działanie tego środka, czy działa wirusobójczo, bo są bardzo jakby na wysokim poziomie adrenaliny, czasami nie zwracamy na to uwagę. Zwracać uwagę na to, żeby na elementy sprzątania, bo to też jest ważne, żeby tutaj wzmóc nadzór, jeżeli jest taka możliwość i do tego zachęcamy. I też uczyć pracowników tego, żeby w miarę możliwości oczywiście unikać tłumu. Jeżeli widzimy, że osoba kicha, kaszle, no to żeby jednak zachować odległość. My sami musimy się zwracać też uwagę na właściwą higienę i kaszlu, i kichania, bo z tym bywa różnie. To jest czas naprawdę takiej dużej, dużej odpowiedzialności każdego z nas.
i niezależnie co będzie mówił i GIS, i WHO, i CDC, każdy z nas dzisiaj jest odpowiedzialny za siebie i za wszystkie osoby wokół. To jest odpowiedzialne powiedzieć teraz. Bardzo dziękuję. Zapewne od naszych słuchaczy będą jeszcze konkretniejsze może pytania, bo już tutaj mamy do nich dostęp, ale nie zamknęlibyśmy tematu, chociaż trudno go zamknąć w ogóle, jeżeli byśmy nie zapytali, a mamy taką możliwość, bo jest pani z nami, pani Katarzyna Siemienkiewicz. Przepraszam, pani Barbara Michalska, dyrektor do spraw mikrobiologii klinicznej firmy Biomaxima. Oczywiście bez badania, a dzisiaj słyszałem wypowiedź rano pana ministra zdrowia, że sytuacja jest podobno opanowana, mamy wystarczającą ilość rzeczywiście możliwości wykonania tych testów. Czy rzeczywiście z państwa strony ta sytuacja już rzeczywiście na tyle się poprawiła, że możemy być spokojni, że każdy będzie miał dostęp w przypadku, kiedy jest to konieczne, do możliwości wykonania tych testów? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. W naszej opinii nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby każda osoba, która zgłosi się w celu wykonania takiego testu, mogła taki test mieć wykonany. O tym decyduje nadzór epidemiologiczny i to oni podejmują decyzję, czy dana sytuacja wymaga wykonania tego typu testu. Ale dokładnie tak, jak powiedziała moja poprzedniczka, obecna sytuacja wymaga od nas ogromnej odpowiedzialności, rozsądku i przede wszystkim wykorzystania wszystkich możliwych środków w zwalczaniu pandemii. Prosiłbym o bliżej, troszkę bliżej mikrofon. Bo... Między innymi możliwości szybkiej diagnostyki przesiewowej. Technologia wytwarzania szybkich testów immunochromatograficznych jest znana i sprawdzona. W naszej firmie testy tego typu sprzedajemy od ponad 20 lat, a ich historia na świecie jest znacznie dłuższa. W diagnostyce medycznej historia szybkich testów diagnostycznych sięga lat 60. XX wieku. Wtedy właśnie pojawiły się pierwsze testy ciążowe, w kolejnych latach masowo opanowujący rynek. Obecnie takie testy są bardzo szeroko wykorzystywane w medycznych laboratoriach diagnostycznych, między innymi przy wykrywaniu grypy. Jeszcze bym poprosił troszkę bliżej mikrofonu, bo nasi słuchacze proszą, żeby było bardzo blisko mikrofon, dobrze? Tak lepiej? Tak. Między innymi przy wykrywaniu grypy, anginy wywoływanej przez paciorkowce grupy A, w diagnostyce zakażeń RSV, adenowirusów, rotawirusów, Helicobacter pylori, nawet w diagnostyce zawału serca przy wykrywaniu podwyższonego poziomu troponiny czy CKMB. W miarę pojawiania się na świecie nowych patogenów, producenci testów immunochromatograficznych po uzyskaniu odpowiedniego materiału, czyli przeciwciała, antygen, mając już wcześniej opracowaną technologię, stosunkowo szybko są w stanie wyprodukować kolejny test do diagnostyki danego patogenu. Takim właśnie testem jest szybki test immunochromatograficzny do diagnostyki COVID-19, który wykrywa przeciwciała w klasie IgG i IgG w próbkach krwi. W Chinach dostęp do dodatnich próbek pacjentów uzyskano stosunkowo najwcześniej, bo już w grudniu ubiegłego roku, co umożliwiło opracowanie tam tego typu testu, walidację testu i rejestrację zgodnie z europejskimi regulacjami prawnymi. Test wykrywa przeciwciała, które w klasie IgM pojawiają się we krwi po 14 dniach od zakażenia wirusem, równocześnie z pojawieniem się pierwszych objawów. Jednakże najnowsze doniesienia z badań nad wirusem podają, że w przypadku infekcji właśnie wirusami z grupy SARS-CoV-2 mogą już być wykrywane we krwi nawet po 3 do 6 dniach. W tym wypadku materiałem badanym jest krew pełna. Może to być krew żylna lub pobrana z palca, osocze lub surowica.
do wykonania szybkiego testu nie jest wymagane posiadanie specjalistycznej aparatury. W skład takiego zestawu wchodzą kasetki, bufor, zakraplacze. Tak wygląda właśnie kasetka testowa. Kasetka zawiera studzienkę, do której nakrapiany jest materiał badany w ilości od 10 do 20 mikrolitrów, dwie krople buforu. Wynik testu jest możliwy do odczytania w okienku testowym po upływie około 10 minut. Jest to wynik potwierdzający bądź wykluczający obecność w badanej próbce przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Możemy uzyskać wynik dodatni w klasie IgG, dodatni w klasie IgM, wynik dodatni w obu klasach, wynik ujemny, czyli brak przeciwciał, bądź wynik nieprawidłowy, jeżeli badanie zostało wykonane z jakimś błędem, materiał został nieprawidłowo naniesiony. Jeżeli chodzi o badania walidacyjne tego testu, obejmowały one porównanie z testami PCR i wykazały wysoką czułość i swoistość testu, która wynosi 100% w klasie IgG, 85% w klasie IgM, swoistość 98% odpowiednio w klasie IgG i 96% IgM. Chciałabym jednak zaznaczyć, że test... Czy możemy jedną rzecz, poprosiłbym o zmianę naszego, naszej wizji, dlatego że nie widać, uczestnicy skarżą się, że nie widać w ogóle w prezentacji, tak? Więc dobrze. Proszę. Tak wygląda okienko testowe, w którym możemy odczytać wynik. Co chciałabym jednak zaznaczyć? Test przeznaczony jest do wykonania w profesjonalnym laboratorium diagnostycznym. Procedura wykonania tego testu jest stosunkowo prosta, ale na wynik nie składa się tylko samo wykonanie testu. To właśnie diagnosta, specjalista musi ocenić zarówno wartość diagnostyczną dostarczonego materiału, czy został on prawidłowo pobrany, dostarczony, transportowany, a następnie po wykonaniu samego testu ocenić jego wartość diagnostyczną. I tutaj najważniejsze są wiedza i doświadczenie diagnosty laboratoryjnego. On właśnie podejmuje decyzję, czy uzyskany wynik jest podstawą do dalszych działań. I to, co również jest ważne, laboratorium, które wykonuje badania w kierunku SARS-CoV-2, musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym. W tym przypadku personel, który wykonuje badania, przestrzega standardów podwyższonej ochrony osobistej. Naszym odbiorcom polecamy także szybkie testy na grypę. W przypadku, gdy występują objawy grypopochodne, czyli kaszel, katar, wysoka temperatura. Dobrym rozwiązaniem jest równoległe wykonanie dwóch testów immunochromatograficznych w kierunku grypy i w kierunku COVID-19. Czyli w tym wypadku dodatni wynik testu na grypę daje nam wskazówkę do standardowego postępowania, czyli leczenia grypy. Z kolei dodatni wynik testu w kierunku COVID-19 uzyskany szybkim testem, który oczywiście zawsze musi być potwierdzony testem molekularnym, który jest testem potwierdzenia, daje nam wskazówkę znacznie szybciej od i dokładniej od wywiadu epidemiologicznego czy pomiaru temperatury i pozwala wytypować podejrzane próbki, które następnie powinny być przebadane właśnie takim testem molekularnym. Obecnie tak jak moi poprzednicy wspomnieli, taka decyzja jest podejmowana na podstawie analizy objawów, czyli również pomiaru temperatury i wywiadu epidemiologicznego. W naszej opinii wykonanie badania szybkim testem w kierunku COVID-19 umożliwia zdecydowanie szybsze działania w przypadku uzyskania dodatniego wyniku, mające na celu odizolowanie pacjenta, odizolowanie grupy ludzi, grupy pracowników, mających z nim najbliższy kontakt,
zapobiegając właśnie rozprzestrzenianiu się wirusa w danym środowisku. Dodatkowo w przypadku leczenia pacjentów istotny jest też monitoring przebiegu leczenia. Zdarzały się wypadki zgonów w prowincji Wuhan, pacjentów, którzy zostali zbyt szybko wpisani do domu po zakończonym leczeniu. Na podstawie oczywiście założonych parametrów, analizy badaniu tomograficznemu, analizy pomiaru temperatury i wykonaniu uzyskaniu co najmniej dwóch ujemnych wyników testu molekularnego w odstępie co najmniej jednego dnia. Ale niektórzy specjaliści uważają, że w tym przypadku ważne byłoby też analizowanie i wykonanie testów dających nam wynik poziomu przeciwciał, tak by określić moment całkowitego wyleczenia pacjenta. Bardzo dziękuję pani magister. To bardzo cenne, co pani nam teraz przedstawia. Powiało optymizmem, chociaż tak jak widać po naszych twarzach, tej radości to nie mamy za wiele, no ale mamy taki czas. Ja chciałem naszym koleżankom i kolegom, którzy są razem z nami w swoich domach czy w zakładach pracy, powiedzieć, że pracodawcy RP od samego początku interesują się tym tematem. To nie tylko spotkanie, o których mówił pan doktor Tatar w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, ale też braliśmy bardzo czynny udział w pracach związanych z tak zwaną specustawą dotyczącą koronawirusa. I powiem więcej, w dalszym ciągu trwają te prace, zarówno w Sejmie, jak też w Senacie. Będzie nowelizacja ustawy. Oczywiście zaakceptowana została ustawa, tak jak było powiedziane, od 8 marca mamy ją już w naszym prawodawstwie, ale wiele rzeczy zostało pominiętych, na którym w tej chwili zarówno Sejm, jak też Senat pracuje, nie zapominając oczywiście o pracodawcach, bo takie pytania tutaj się pojawiły. Jeśli państwo pozwolicie, korzystając z tego, że jest z nami cały czas i ja w sposób szczególny chciałem podziękować mojemu serdecznemu koledze, panu doktorowi Markowi Posobkiewiczowi, który w ostatniej chwili do nas dotarł, bo znalazł ten czas, a jego koledzy, którzy w tej chwili pracują w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, pochłonięci są innymi spotkaniami. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Marku. Gdybyś chciał jeszcze tą część naszą, bo zaraz będzie druga część, którą będzie prowadził pan prezydent Piotr Kamiński, gdybyś chciał podsumować, jeśli można powiedzieć, w tak zwanych dwóch zdaniach. Bardzo proszę. Przede wszystkim na pewno w obecnej sytuacji na świecie i w Polsce nie da się wyhamować paniki, która się pojawia, będzie się pojawiała, ale musimy my też dawać przykład racjonalnego myślenia i zachowania spokoju. Pamiętając to, co było dzisiaj podkreślone co najmniej dwukrotnie, że ponad 80% przejdzie tego wirusa, zachorowanie z powodu tego wirusa łagodnie. Pozostałe przypadki też będą leczone. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się wrócić do normalnego życia. Wykorzystujmy te wszystkie dostępne metody wyhamowywania rozprzestrzeniania się tego wirusa w chwili obecnej, czyli zasady higieny, tam gdzie można, wspomniana wcześniej praca zdalna, obserwowanie kolegów, koleżanek w pracy, podwładnych, również przełożonych, żeby wyłapywać osoby. Czasami ktoś może mieć objawy w swoim zagonieniu w pracy, nie zdawać sobie sprawy z tego, że już jest zainfekowany. Izolacja takiej osoby może również wpłynąć na spowolnienie jej rozprzestrzenienia się i starajmy się w tym wszystkim starać normalnie żyć i wracać jak najszybciej do normalnego funkcjonowania. Dziękuję. Teraz możemy przejść do pytań, ale mam taką jeszcze jedną konstatację po naszej dyskusji, bo rozmawiamy oczywiście o kwestiach dotyczących nas, pracodawców. Rozmawiamy o naszych pracownikach, ale pracownicy mają również rodziny, a te rodziny są w szczególnej sytuacji, bo od wczoraj tak naprawdę, kiedy została podjęta decyzja odnośnie tego, że nasze dzieci nie chodzą do szkół przez najbliższe 2,5 tygodnia de facto,
Mamy sytuację nadzwyczajną. Dzieci są w domach. Wydaje mi się, że to też jest odpowiedzialność nas, pracodawców, żeby uświadamiać naszych pracowników, że dzieci w domach to dzieci w domach lub na świeżym powietrzu, nie w dużych skupiskach osób. Tak? I uczulanie na ten temat wydaje się kluczowe i podstawowe na dzień dzisiejszy. I to jest taki apel do Państwa, żebyście na terenach swoich zakładów pracy jednoznacznie uczulali pracowników, którzy są rodzicami, żeby dzieci były naprawdę ogarnięte i żeby też były pouczone w zakresie higieny, w zakresie tego, jeżeli nawet mają relacje ze sobą, to w odpowiedni sposób, którego nie będę już tłumaczył. A teraz przejdźmy do pytań. Całe mnóstwo pytań. Proszę również o ich zadawanie. Będę starał się zadawać te pytania zgodnie z tym, jak one zostały zgłoszone. Pewno na wszystkie nie damy rady odpowiedzieć, ale postaram się, żeby tych odpowiedzi było jak najwięcej. Pan Rafał Grzegorzewski już jakiś czas temu zadał takie pytanie. Rozumiem, że wszyscy martwią się o pracowników, a co z pracodawcami? Kto zapłaci za nasze leasingi, kredyty i tak dalej, gdy auta nie będą uziemione na bazie? Czyli prawdopodobnie mamy do czynienia z firmą transportową. Pani Kasiu. Tak, no, obawy są jak najbardziej uzasadnione, gdyż w obecnym stanie prawnym nie mamy przewidzianych żadnych rekompensat za czas przystoju ekonomicznego, czy za zerwane kontrakty i tak dalej. Dlatego w tym momencie przedsiębiorcy mają się czego obawiać. Ale jest nadzieja, że ten stan się zmieni, gdyż pani minister rozwoju zapowiedziała uchwalenie ustawy, która będzie dotyczyła przede wszystkim przedsiębiorców i będzie wprowadzała mechanizmy wspierające ich w prowadzeniu działalności, ale na ten moment żadnej pomocy po prostu przedsiębiorcy nie mają. Chciałem powiedzieć tylko, że my ze swojej strony jako pracodawcy RP również przygotowujemy w części z naszymi kolegami z innych organizacji, ale też sami przygotowujemy taki pakiet propozycji, co można wprowadzić do polskiej legislacji w związku z tą nadzwyczajną sytuacją. Pan Tadek Karaszkiewicz pyta, jakie zasady bezpieczeństwa zastosować w bufetach zakładowych, gdzie wydawane są przyrządzane na miejscu posiłki, obiady i śniadania? Kogo mogę poprosić o odpowiedź na to pytanie? Może ja zabiorę głos. Prawnik w sprawie higieny. Słuchamy od strony prawnej, jak najbardziej. Znaczy, ja bym powiedział tak, od strony prawnej, tak jak może wspomniałem, przepraszam bardzo, że wszedłem słowo. Powiem w ten sposób, tak jak wspomniałem, zero-jedynkowych odpowiedzi nie ma, natomiast z prawnego punktu widzenia, z punktu widzenia takiej prewencji, no należałoby rozważyć, czy to w ogóle jest dobre rozwiązanie aktualnie, utrzymanie takiego rozwiązania działalności bufetu zakładowego, tak, który jest z natury rzeczy miejscem, gdzie skupia się większa liczba osób w jednym miejscu. Wiem, że tej część naszych klientów, naszej kancelarii, mająca u siebie, że tak powiem, korzystająca z takiego rozwiązania, zdecydowała po prostu o zamknięciu takiego bufetu. Proszę Państwa, ja też może wejdę w słowo. W tym wszystkim nie możemy się dać zwariować, bo zaczniemy wyłączać wszystkie elementy naszego normalnego funkcjonowania. Musimy być racjonalni. Trzeba zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Dodatkowo może być przy wejściu do bufetu wystawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowo może być informacja przypominająca o tym, co niby wszyscy wiemy, że należy myć ręce przed posiłkiem. To wszystko będą elementy, które będą zmniejszały ryzyko. Jeżeli można wydłużyć czas wydawania posiłków tak, żeby nie przychodziło dużo ludzi w krótkim czasie, bądź poinformowanie dla poszczególnych działów, bądź poszczególnych firm, które
korzystają z tego samego miejsca, żeby przychodzili w różnym czasie, żeby ograniczać skupiska ludzi w jednym czasie. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że ten wirus nas pozabija. Gdyby choroby zakaźne zabijały ludzi przy każdym kontakcie, zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że lekarzy zakaźników już by dawno nie było, bo by wymarli, a oni się od lat zachowują prawidłowo, podchodząc do pacjenta, dzięki temu żyją. Dziękuję. British Blue z Legnicy pyta. Wczorajsza decyzja o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli, świetlic i tym podobnych praktycznie pozbawia moją firmę szkoleniową źródła dochodu. Na jaką realną pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Koszty prowadzenia działalności pozostają, przychodów brak. Zostawię to pytanie bez odpowiedzi, bo ono de facto zostało odpowiedziane, ale pokazuje, że to są konkretne problemy, konkretne sytuacje osób, które prowadzą bardzo ściśle określoną działalność, wszystko postawiły na jedną kartę i nagle z dnia na dzień tej działalności nie ma, a trzeba zapłacić ZUS, trzeba pokryć koszty pracowników i to no, z dnia na dzień sytuacja będzie się jeszcze bardziej komplikowała, więc czekamy na te propozycje ze strony pani minister i naszego parlamentu, ale również myślę, że będą nasze propozycje poważnie rozważane. Kamil Kuszewski. Wszyscy mówią o pracownikach, a jakie rozwiązania finansowe ma rząd dla pracodawców? Jeżeli sytuacja potrwa kilka miesięcy, to większość firm zbankrutuje. To jest kolejny taki głos. I tutaj następne pytanie. Czy pracodawca może zamówić test dla badania pracowników? MIEMI. Pytanie. Czy może zamówić taki test? I pytanie, czy tą prezentację, którą pani prezentowała, będziemy mogli zamieścić na naszej podstronie webinarium, żeby wszyscy mieli do niej dostęp? Czy jest taka możliwość? Tak, oczywiście. Przekażę po spotkaniu prezentację. Jeżeli chodzi o zamówienie testu, tak, naturalnie. Wiele firm obecnie zamawia u nas tego typu testy. Może je zamówić, może je kupić, ale musi je przekazać do wykonania przez laboratorium, przez profesjonalne laboratorium. To nie jest test do samodzielnego wykonania, samodzielnie, ze względu na duże ryzyko zakażenia. Test musi być przekazany do wykonania w laboratorium. I musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Proszę Państwa, wykonywanie testów u osób zdrowych, screeningowe nie ma sensu. Jeżeli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, oczywiście to możliwość kontaktu znaczy się w tej chwili prawdopodobieństwo zwiększa, ale nawet osoba z kontaktu, jeżeli ja byłbym z panem prezydentem, jeden z nas byłby chory w tej chwili, siedzimy blisko siebie w tak zwanej odległości mniej bezpiecznej, na szczęście nie twarzą w twarz, ale obok siebie, ale możemy dotknąć tego samego przedmiotu. Jeżeli druga osoba, która jest zdrowa od tej chorej, by się zainfekowała, to nie znaczy, że w dniu jutrzejszym test wyjdzie pozytywnie. Do wzrostu przeciwciał musi dojść. I pamiętajmy, że oczywiście badaniem rozstrzygającym jest to, co pani magister wcześniej wspomniała, badanie genetyczne wirusa. Czyli po to, żeby i następna sprawa, przebadanie w jakiejkolwiek firmie pracowników w szerszej skali mogłoby dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a mamy przebadanych, to mamy ich zdrowych. Oni się mogą zainfekować zaraz po wykonaniu tych badań, mogli się zainfekować tuż przed i te badania wskażą, że ta osoba jest bezpieczna, a w rzeczywistości bezpieczna nie jest. Jeżeli ktoś jest po kontakcie bezpośrednim z osobą chorą, powinien podlegać dwutygodniowej izolacji bądź kwarantannie. Jeżeli ktoś jest po kontakcie z osobą podejrzaną zachorowania, również takiej izolacji podlega, ale w chwili uzyskania testu negatywnego tej osoby, której było podejrzenie, ta osoba oczywiście z tej izolacji może być zwolniona. Patrząc w przyszłość, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tych osób, które
dotknie wirus, dotknie niekoniecznie powodując ich destrukcję zdrowia, ale będą miały kontakt z tym wirusem, czyli w lżejszym, średnim, w jakimkolwiek stopniu przechorują, będzie tysiące i to będzie normalny rozwój sytuacji. Wirusy grypy, które w tej chwili występują w naszym środowisku, spowodowały już setki tysięcy zgonów na całym świecie, nadal krążą w środowisku. Osoby z dobrym układem odporności normalnie nie przechodzą i przed tymi chorobami możemy się zabezpieczyć szczepionką. Miejmy nadzieję, że w perspektywie kilkunastu miesięcy pojawi się skuteczna szczepionka, być może połączona ze szczepionką z grypą, być może osobna, którą będziemy mogli się też przed tą chorobą zabezpieczać, ale nie możemy się dać zwariować. Większość będzie przechorowała jak zwykłe przeziębienie. O tym pamiętajmy, nie ulegajmy niepotrzebnej panice. Ja chciałem powrócić jeszcze do jednego tematu, oczywiście do tego środowiska, z którego się wywodzę. Oczywiście myślę tutaj o naszych jednostkach służby zdrowia. Będą zamykane, już są zamykane przedszkola, szkoły, niektóre zakłady pracy, a oczywiście szpitale w dalszym ciągu będą pracować. I my zwróciliśmy się, bowiem mamy świadomość jednak niedostatków związanych zarówno z maskami, z odzieżą ochronną, różnorodnymi środkami ochronnymi, które powinny być w szpitalach. Zwróciliśmy się do naszych koleżanek i kolegów, dyrektorów szpitali i innych małych nawet jednostek. Dlatego chcę uprzedzić pytanie. Myślimy o tym, przesyłajcie nam tylko dane i będziemy tak szybko jak to możliwe poprzez głównego inspektora sanitarnego, poprzez ministra zdrowia dążyć do tego, aby można było te środki nabywać. Oczywiście dziękuję tutaj panu premierowi. Okazuje się, że w jakiś sposób czarny rynek został zamknięty i z tego się bardzo cieszymy, bo nasi słuchacze pewno nie wiedzą, że no ceny na maski wzrosły po prostu wielokrotnie. Tutaj ktoś naprawdę przesadził, ale mam nadzieję, że sytuacja z wczorajszego dnia, ogłoszenie pandemii zjednoczy nas wszystkich i przestaniemy się oszukiwać, bo ja innego słowa nie znajduję. Dlatego też wspierajmy nasze koleżanki i kolegów, którzy zostają w szpitalach. Pewno niektórzy nawet zostawią dzieci w domach pod opieką taką czy inną, żeby pomóc tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Bo to nie tylko ci, którzy są w szpitalach z powodu pandemii, ale też ci, którzy na bieżąco wymagają pomocy i to w stronach ostrych. My nie zamykamy szpitali, my cały czas będziemy się naszymi pacjentami zajmować. To oczywiście jest jasne i logiczne dla wszystkich, dlatego też patrzmy też na naszą służbę zdrowia z wielką atencją. I o to serdecznie apeluję. Powiem dodatkowo, że właśnie występujemy do pani minister Emilewicz chociażby z takim pomysłem dotyczącym tego, żeby przywrócić w Polsce jednak możliwości produkcji wielu sprzętów jednorazowych. Problem jest taki, że większość z tych sprzętów jest sprowadzana z zagranicy, szczególnie z Chin. Widać po tej konkretnej sytuacji, że potrzebne są systemowe rozwiązania wspomagające powrót do produkcji tych produktów w Polsce. Kolejne pytanie. Czy istnieje możliwość mierzenia temperatury w obecnej sytuacji prawnej w ramach działań prewencyjnych bez zgody pracownika? To pan Michał Lorek. Bardzo proszę. Kwestia prawna, więc może zajmę głos. Bez zgody pracownika pytanie ewidentnie referuje do kwestii, czy w świetle w ogóle zasad przetwarzania danych osobowych jest to możliwe. Aktualnie wśród ekspertów dominuje stanowisko, do którego ja się przychylam, że jest to możliwe w rozporządzeniu RODO, co najmniej kilka przepisów stanowiących podstawę do dokonywania tego typu pomiarów i do gromadzenia tego typu danych będzie, także jest to dopuszczalne, jest to prawnie dopuszczalne, tak powiem.
I drugie podobne pytanie, jak wygląda część procedury w przypadku, gdy pracownik odmawia poddania się pomiarowi temperatury, nie wpuszcza się go na zakład i co dalej? Nie mamy możliwości zobowiązania go do wizyty u lekarza, czy mamy taką możliwość? Kat Ols. Pracodawca może zlecić temu pracownikowi poddanie się badaniom lekarskim, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo narażenia na zdrowia i życia innych współpracowników, a także osób, które znajdują się na terenie zakładu pracy. Jeżeli pracownik wykazuje objawy choroby, to i wiemy, czy pracodawca wie, że miał kontakt z osobą zarażoną, czy przebywał w miejscu, które było objęte zarażeniem, to powinien oczywiście także zawiadomić inspekcję sanitarną o tym przypadku. A Katarzyna M. zapytała, co w sytuacji, kiedy pracownik odmawia badań okresowych z powodu obawy udania się do przychodni? To jeżeli wykazuje objawy i istnieje, tak jak wcześniej powiedziałam, ryzyko rozprzestrzenienia tych objawów na inne osoby, to pracodawca może tego pracownika nie dopuścić do pracy. Znaczy, przepraszam bardzo, tak. Nie może nie dopuścić, tylko nie może dopuścić. Nie może dopuścić, tak, tak, dopuścić. Tak. I taka osoba może być zwolniona, jeżeli nie chce się poddać badaniom okresowym. Badania okresowe są obowiązkowe zgodnie z prawem. Tak jest. Znowu Tadek Karaszkiewicz, trochę inny temat. Proszę o dyskusję na temat możliwości zawieszenia obowiązku szkoleń okresowych BHP w celu unikania spotkań przypadkowych osób w sali szkoleniowej. To ustawa nam nic nie mówi na ten temat. Moim zdaniem powinno to zostać wpisane wprost. Czyli przyjmujemy jako postulat, tak, do przemyślenia i ewentualnie do zgłoszenia. Ja przepraszam też, że wejdę jako praktyk w słowo. Prosimy. W takim przypadku należy przeprowadzić racjonalną analizę ryzyka. Ogólnie wiele firm w tej chwili wycofuje się z planowanych szkoleń, szczególnie dla dużej ilości pracowników. Jeżeli ktoś chciałby robić szkolenie dla stu kilkudziesięciu osób, może je przełożyć. Oczywiście warto to rozważyć. Ale jeżeli będzie szkolenie dla kilku osób, no to oczywiście tutaj nie ma o czym mówić. To jest jak normalne spotkanie związane z wykonywaniem pracy. Czyli musimy racjonalnie przeprowadzić analizę ryzyka. Nie można tak zero-jedynkowo powiedzieć, że w ogóle szkoleń nie możemy prowadzić, no bo jest to potrzebne. Nie wiemy, ile ten okres obecny potrwa. Jeżeli przełożenie na czas 2 tygodni, to jest, można powiedzieć, żaden okres jakiegoś szkolenia. Jeżeli sytuacja będzie dynamicznie się rozwijała, może być nadal zalecenie, żeby unikać szkoleń dla dużych osób, dla dużych grup osób oczywiście warto przełożyć. Jeszcze bym wrócił na chwileczkę do badań okresowych, bo jest takie pytanie od pani Ewy Werner. Proszę o informację, co z badaniami okresowymi, jeżeli pracownikowi zbliża się końcowy ich termin ważności. Muszę wysłać takiego pracownika na badania, a on ma obawy udania się do przychodni na te badania. A co jeżeli przychodnie będą zamknięte? Ponieważ mam uprawnienia z medycyny pracy, to znów wejdę w głos. Proszę Państwa, do lekarza medycyny pracy z zasady przychodzą osoby zdrowe. To daje orzeczenie o bądź czasowej, bądź o całkowitej niezdolności do pracy na danym stanowisku, co może być przyczynkiem do tego, żeby pacjenta przesunąć na inne stanowisko, bądź ewentualnie musiałby zmienić pracę. Pamiętajmy, że medycyna pracy nie dotyczy z zasady ludzi chorych zakaźnie. Szczególnie to, co jest dla nas... Mnie się wydaje, drodzy Państwo, że te pytania dotyczą jednej rzeczy, że niektórzy traktują właśnie te miejsca, gdzie wykonuje się między innymi badania z zakresu medycyny pracy, wykonuje się w tych samych pomieszczeniach, prawie w tych samych pomieszczeniach, gdzie są też inni lekarze.
I ja to bym w ten sposób to powiedział, że ten człowiek się boi otworzyć drzwi, bo tam już jest chory pacjent na koronawirusa, którym się nikt nie zajmuje. I dlatego też tutaj patrzę na koleżankę i naszego kolegę z LuxMedu, jak to zostało rozwiązane, żebyście państwo uspokoili pracowników, że nie jest tak strasznie, jak się im wydaje. Oczywiście zamknięte drzwi nie otworzymy, ale zrobimy wszystko, żeby tego pracownika uchronić od koronawirusa. Bardzo proszę. To my może powiemy o naszych rozwiązaniach, bo to jest teraz to wszystko, co się dzieje. To jest cudowny, wbrew pozorom cudowny czas i cudowny czas dla telemedycyny. My bardzo, bardzo rozwinęliśmy wszelkie infolinie, czaty, wideokonsultacje i udało się przekierować bardzo duży ruch pacjentów wprost na te kanały i telefon, i wideoczat. Także to jest, i nie mówimy tutaj o jakiejś małej grupie, to jest czas, kiedy osoba, która podejrzewa u siebie, podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem, nie jest pewna, chce zasięgnąć informacji, ma już jakieś objawy, to komunikuje się z nami, wykorzystując wszystkie możliwe infolinie. My mamy infolinię, która jest dostępna dla wszystkich Polaków, mamy infolinię dla naszych pacjentów, mamy no właśnie te wszystkie online'owe wideokonsultacje. To jest jakby jeden element, więc staramy się tutaj zminimalizować wszelkie możliwe ryzyka. Dodatkowo w przypadku tych gabinetów medycyny pracy, one najczęściej znajdują się w innych lokalizacjach. Stosujemy standardowe procedury dezynfekcji. To też, proszę państwa, nie możemy się dać zwariować. Akurat koronawirus nie jest dla nas zjawiskiem pod względem przestrzegania czy zasad, znaczy nie, pod względem postępowania w planach higieny nie jest niczym nadzwyczajnym. On bardzo dobrze reaguje na środki, na standardowe środki dezynfekcji, które mają działanie wirusobójcze i zagrożenia w podmiocie jako takim, który stosuje plany higieny, który przestrzega zasad mycia i dezynfekcji, zagrożenia jako takiego nie ma. Natomiast to, co jest ważne i to, co powinno wybrzmieć wszędzie i też należy o tym mówić, bo to nie jest tylko nasz apel, że jeżeli ktokolwiek podejrzewa u siebie to zakażenie, jeżeli nie jest przekonany, czy to jest to, czy to nie jest to, to najlepszą rzeczą jest, aby komunikował się, starał się komunikować telefonicznie, online i dopiero po takiej kwalifikacji czy takiej rozmowie z lekarzem, bo we wszystkich tych kanałach są lekarze, są pielęgniarki, dopiero wtedy zapadłaby decyzja, czy powinien, czy to wymaga interwencji lekarza, czy też nie i co powinien zrobić. Natomiast nie ma zagrożenia dla osób, które chcą się standardowo zbadać w ramach medycyny pracy, bo te standardowe procedury postępowania, mycia, dezynfekcji są dzisiaj wystarczające wobec tego wirusa. One oczywiście są w większości przypadków wzmożone, bo te panie biegają bez przerwy, ale to jest bardziej takie nasza nadwrażliwość niż ten sam wirus, który naprawdę pod tym względem jest łaskawy. Mogę jeszcze tylko dodać, bo było też pytanie, co zrobić ze szkoleniami BHP, co zrobić ze spotkaniami, które odbywają się codziennie w firmie. Więc naszą taką dobrą praktyką i myślę, że stosowaną również u państwa są szkolenia online BHP. Mamy taką możliwość, tak. Jak i teraz przechodzimy na tryb pracy, jeżeli chodzi o spotkania, w tryb telekonferencji. I to jest myślę, że bardzo dobre rozwiązanie. Ograniczamy nasze spotkania do kilkunastu osób, a reszta uczestników uczestniczy w spotkaniu, bierze udział w spotkaniu za pomocą urządzeń tele. Myślę, że to jest też również taka dobra podpowiedź na dobre rozwiązanie. Tak, to jest dobre rozwiązanie. Warto by było na przyszłość jeszcze, żebyśmy uruchomili ostatecznie 5G, będzie dużo, dużo prościej. Dziękuję panu Darkowi Kozielowi za zwrócenie uwagi, że nie zadałem jego pytania. Ale teraz zadaję. Witam. Czy pracodawca ma obowiązek zgłaszania do sanepidu powrotu swoich pracowników z zagranicy? My nie zgłaszamy.
Patrzymy na pana doktora. Ale też nie ma chętnych, to ja może bym... Proszę państwa, tutaj nikt wszystkich nie jest w stanie upilnować. Jeżeli pracownik sam nie ma tej świadomości, bo pracował, nie docierały do niego informacji, wydaje się, że w dzisiejszym świecie wszyscy, nawet za granicą, polskie wiadomości czytają bądź słuchają. Pracownicy tacy powinni zgłosić. Pracodawca może pracownikom przypomnieć, ale chciałbym zwrócić uwagę, że z dniem dzisiejszym jesteśmy już też w kolejnym etapie. Nie każdy powrót z zagranicy będzie groźny. Pamiętajmy o tym, że Polska też już jest krajem, w którym istnieje transmisja wirusa. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na powrót z miejsc o dużej ilości przypadków w danym rejonie, czyli tam, gdzie ta występuje stała, duża transmisja wirusa. Dziękuję. Następne pytanie. W przypadku wprowadzenia procedury mierzenia temperatury, jak pracowników, którzy dokonują tego mierzenia, zabezpieczyć? Jan Burski. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest tak naprawdę poinformowanie, bo tak inaczej, wracając do początku, my nie wiemy, z jakiego powodu to podwyższenie ciepłoty występuje. Tak? To nie musi być koniecznie infekcja. Dokładnie. Można mieć fizjologicznie podwyższoną ciepłotę. Więc jeżeli istnieje ryzyko, że są dodatkowo do tego objawy przeziębieniowe, no to wtedy możemy istnieć podejrzenie, że coś się dzieje. Więc w takiej sytuacji my radzimy pracownikowi, żeby zgłosił się, w naszym przypadku, jeżeli oczywiście posiada naszą opiekę abonamentową, na zgłoszenie się na naszą infolinię medyczną, gdzie lekarz telemedycyny udzieli niezbędnych informacji, jak co pracownik powinien wykonać, czy powinien zgłosić się do placówki, czy też zgłosić się do swojego miejsca zamieszkania, czy też w konkretnych przypadkach, jeżeli ten wywiad zostanie ukierunkowany na infekcję koronawirusową, zgłosić zdarzenie do sanepidu, gdzie też otrzyma kolejną porcję informacji. Wydaje nam się, że to jest najbardziej racjonalne w tym momencie postępowanie. Zakładamy, że oczywiście, że jest to początek infekcji, czyli infekcja skąpoobjawowa, że nie musimy w tym momencie wzywać transportu medycznego. I wracając też stricte do samego pytania, chodziło tam o jak zabezpieczyć pracownika ochrony. Pamiętajmy, że w tak zwanym screeningowym badaniu mamy do czynienia z osobami na wejściu z założenia zdrowymi. Jeżeli chodzi o pomiar temperatury, oczywiście rekomenduje się termometry bezdotykowe, takie do podstawienia do skóry, czyli bez kontaktu fizycznego z pracownikiem. Jeżeli jest firma, w której pracuje bardzo dużo pracowników i ma wejść kilkaset osób i na wejściu pracodawca chciałby sprawdzić, czy na pewno nikt z temperaturą nie wchodzi, jeżeli taki pracownik ochrony będzie miał zwykłe ochronne te rękawiczki jednorazowe i maseczkę najprostszą chirurgiczną, to już jest na zapas. To już jest na zapas, ale w innych na pewno żadnych ani kombinezonów, ani gogli w takim przypadku nie potrzeba. Tu jest zresztą takie pytanie, czy trzeba ubrać w gogle, czy tak? Nie. Ruda 761 takie zadała, ale rozumiem, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Chcę odpowiedzieć panu Michałowi Kliszczakowi, bo dopytuje się, jakie są nasze propozycje, to znaczy pracodawców, co proponujemy rządowi, żeby uwzględnił. To nie jest miejsce, żebyśmy te nasze propozycje przedstawiali, więc pan wybaczy, no w tej chwili po prostu nie mogę tego przedstawić, ale to są, myślę, że dosyć szerokie propozycje związane i z sektorem bankowym, i z konkretnymi działaniami dla przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych i średnich, nie wyłączając również tych, którzy są w branżach szczególnie zagrożonych dzisiaj utratą płynności chociażby. Kolejne pytanie. Jak powinien postąpić pracodawca,
jeżeli pracownik wrócił z kraju potencjalnie zagrożonego zakażeniem, nie można mu zlecić pracy zdalnej, a pracownik nie chce się poddać bezpłatnej kwarantannie. Pani Bożena Rasińska zadała takie pytanie. No tutaj pracodawca, jeżeli sam powrót z obszaru zagrożonego, jeżeli nie ma objawów, to powinien zostać pracownik poddany jednak badaniom lekarskim i wtedy zgłoszony do inspekcji sanitarnej, która decyduje, co w takiej sytuacji zrobić. Znaczy oczywiście, jeżeli to jest osoba, która wróciła z jakiegoś miejsca, istotne jest to, z jakiego miejsca wróciła i sama obserwacja, czyli codzienny, dwa razy dziennie pomiar temperatury u osoby, która nie ma objawów, wystarcza i nie ma konieczności takiej osoby odsuwać od pracy. Gdybyśmy chcieli, tego wirusa nie powstrzymamy. Gdybyśmy się chcieli w tym momencie kierować nad ostrożnością, to tak naprawdę musielibyśmy w ogóle wszystkie zakłady pracy zamknąć i przestać funkcjonować. To byłoby rozwiązanie absolutnie nieracjonalne. Są jeszcze dwie takie grupy pytań, które bym chciał sprowadzić do pojedynczych pytań, bo też czas już nasz się kończy. Po pierwsze, jest duże zaniepokojenie, to przejawia się w pytaniu Macieja H., Katarzyny Sudą, czy NADW, dotyczącej badań okresowych i wygasania tych badań okresowych, dużych kolejek do zrealizowania tych badań okresowych, szczególnie u pracowników na stanowiskach dosyć niższych. Czy możliwe jest dopuszczanie takich pracowników bez ważnych badań okresowych? Można pracownika dopuścić bez ważnych badań lekarskich, które... To jeszcze raz, tak? Raz, jest możliwe dopuszczenie pracownika do pracy, który nie ma aktualnych badań lekarskich. No ale w tej obecnej sytuacji widać, że to jest bardzo poważny problem, bo tych pytań jest chyba tutaj z 10. Pamiętajmy też o tym, że to jest sytuacja szczególna. Z zasady odpowiednio wcześniej, przed zakończeniem się orzeczenia dopuszczającego pracownika do pracy, pracownik powinien być w nadę badania wysłany, tak żeby zdążyć otrzymać kolejne orzeczenie najpóźniej w dniu kończącego się poprzedniego. Pamiętajmy o tym, że czasami przy stwierdzeniu jakichś zmian lekarz orzecznik, czyli ten lekarz medycyny pracy, może skierować na dodatkowe badania, co też może spowodować dzień, dwa zwłoki, bądź wymagana będzie jakaś konsultacja. Z tego względu nie warto czekać na ostatni dzień. Z drugiej strony nie możemy się dać zwariować. Myślę, że nikt nie będzie podchodził restrykcyjnie ze strony inspekcji pracy w sytuacji szczególnej, jeżeli ktoś ze względu na zaistniałą sytuację będzie miał poślizg związany z tym, że nie było to z winy pracodawcy. Musimy tutaj po prostu rozstrzygnąć takie coś, czy ktoś nie kieruje, bo nie chce, bądź pracownik się nie zgłosił. Jeżeli jest możliwość, działa gabinet medycyny pracy, no to po prostu pracownika tam kierujemy. Nie wiąże się to dla niego z większymi zagrożeniami niż przebywanie w centrum handlowym, na ulicy, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Jeżeli z przyczyn niezależnych doszłoby do sytuacji takiej, że ten gabinet medycyny pracy byłby zamknięty, ponieważ na przykład lekarz się rozchorował na 2 tygodnie, moim zdaniem, mówię to nie jako prawnik, jako lekarz i kierując się logiką, nie powinno być to powodem wykluczenia dużej rzeszy pracowników. Ja rozumiem, że od strony prawnej prawo mówi krótko. Są badania profilaktyczne, które dzielą się na wstępne, czyli przy podjęciu pracy, okresowe po skończeniu świadectwa pracy i kontrolne w przypadku zachorowania powyżej 30 dni, ale jeżeli z jakiegoś powodu, ze względu na tą szczególną sytuację, nie byłoby do dostępu, myślę i mam nadzieję, że
pracownicy inspekcji pracy też będą do tego podchodzili całkowicie racjonalnie. Pamiętajmy o tym, że wszędzie są ludzie. Czyli pozostaje nam tutaj kwestia zdrowego rozsądku i takiej rozwagi w tych trudnych sytuacjach, przed którymi jesteśmy. Litera prawa akurat w przypadku badań lekarskich i kwestii BHP jest mało elastyczna. Zgadzam się. Ale to jest dla nas bardzo konkretny sygnał. To jest jeden z postulatów, które powinniśmy koniecznie zgłosić, bo trudno wymagać, to znaczy mamy dzisiaj sytuację nadzwyczajną. Takie sytuacje niestety mogą się powtarzać, albo ta sytuacja może przez jakiś czas trwać. W związku z tym ten problem będzie narastał i nie możemy żyć w rozdwojeniu pomiędzy systemem prawnym, a rzeczywistością, więc w sytuacjach emergency absolutnie zdrowy rozsądek przede wszystkim, natomiast ten zdrowy rozsądek też daje nam asumpt do tego, aby wystąpić z taką propozycją i wydaje mi się, że to jest bardzo konkretna sprawa. I pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej sytuacja absolutnie nie wyklucza kierowania na badania okresowe. Właśnie, może sprostujmy tę jedną kwestię. Właśnie w jednym z ostatnich pytań pada takie stwierdzenie, że zalecenia odgórne są takie, aby nie chodzić do przychodni. No to jest takie chyba zbyt ogólne stwierdzenie. Zalecenia w chwili obecnej są takie, że pacjent, u którego istnieje podejrzenie zachorowania na COVID-19, czyli tą chorobę spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, nie powinien... Nie powinien iść do podstawowej opieki zdrowotnej, nie powinien iść na SOR. I teraz tak, gabinet medycyny pracy nie należy ani do POZ-u, ani do SOR-u. Tu mam już ten dysonans i musimy rozróżnić. Nie zaleca się pójścia komu? Nie zaleca się choremu pójścia do SOR-u i do POZ-u, a pracownikowi zaleca się udanie przez pracodawcę do gabinetu medycyny pracy. Tutaj jest jeszcze takie pytanie od pana Maćka Zagórskiego. Czy dobrze zrozumiałem, że pracownikowi, który zbiera od pacjenta lub innych pracowników wywiad i mierzy temperaturę, wystarczą rękawiczki lateksowe i maska chirurgiczna? Niedowierzanie. Oczywiście. Tak. Jeżeli chodzi o pomiar temperatury, to tak, ale pamiętajmy, że pracownik nie ma zbierać wywiadu, tylko ten wskazany pracownik ma wykonać pomiaru. Jeżeli chodzi o wywiad stricte medyczny, to nie jest od tego pracownik ochrony. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Przepraszam wszystkich tych, których może wprost pytania nie zadałem naszym szanownym gościom, ale ze względu na upływ czasu chciałbym już zakończyć. Czy ktoś jeszcze coś chce dodać do tego, co powiedzieliśmy? Jeżeli nie, to bardzo serdecznie... Czekamy na projekt ustawy dla pracodawców, prawda, która ma się pojawić w przyszłym tygodniu, tak, która ma adresować wiele tej kwestii poruszonych przez Państwa, skierowanych już konkretnie do pracodawców, prawda? Tak jest. A ja, korzystając z okazji, właśnie przedłużając to, co powiedział pan mecenas, chcę serdecznie podziękować nieobecnym tutaj dzisiaj naszym koleżankom i kolegom, którzy bardzo mocno pracują nad tą ustawą. Mówię o grupie związanej z organizacjami pracodawców, ale też bardzo mocno doceniamy wielu naszych przedstawicieli zarówno w Sejmie, jak też w Senacie, bo widać, że wszyscy dążą do tego, aby ta ustawa, nazwana przez nas specustawą, rzeczywiście odpowiadała dzisiejszym warunkom. Mamy trudny czas i chciałbym życzyć sobie i nam wszystkim, abyśmy się spotkali nie później jak za 2 czy prawie 3 tygodnie i powiedzieli: dobrze, ta sprawa już jest szczęśliwie za nami. Jeszcze raz dziękując wszystkim, a w sposób szczególny naszemu drogiemu koledze, panu doktorowi Markowi Posobkiewiczowi, i dziękuję tobie za sprawne prowadzenie, bo tutaj rzeczywiście chyba na wiele tematów odpowiedzieliśmy. Wiele pytań pewno też zostało bez odpowiedzi, ale jest nasza strona Pracodawców RP i na tej stronie zarówno będzie informacja dotycząca właśnie tych nowych szybkich testów, jak też będzie można po prostu na tej podstronie kolejne pytania zadawać. Mamy grupę prawników, która, i nie tylko prawników, i lekarzy, która chętnie włączy się w tą całą akcję. Dokładnie tak. Postaramy się na te pytania, które zostały zadane,
I zostały dane odpowiedzi, te odpowiedzi jakoś spisać i jeszcze je zamieścić, ale te pytania, które Państwo wybaczą, może nie zostały przez ze mnie zauważone lub po prostu zebrane w jakąś większą część, to wtedy byśmy też na te pytania odpowiedzieli na naszej stronie. Również bardzo Państwa proszę o informację, czy taki sposób przekazywania informacji jest dla Państwa cenny, co możemy ewentualnie zmienić w tym, jak poprowadziliśmy ten webinar. Będziemy starali się organizować tego typu spotkania dużo, dużo częściej w ramach potrzeb. Myślę, że jeżeli potrzeba na temat tego tematu koronawirusa będzie nadal tak mocno aktualna, to w przyszłym tygodniu również to jest możliwe, żeby odpowiadać na nowe pytania. Ale słyszę, że jeszcze jakiś głos? Nie. Dobrze. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Starajmy się dbać o higienę swoją i otoczenia. Starajmy się też nie poddawać panice, bo to nie o to chodzi. To jest wielki egzamin dla nas, jako dla społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które w ramach zasad demokracji może jednak się na tyle samo ograniczyć, że doprowadzi do szybkiego przezwyciężenia tego kryzysu, no, który może bardzo mocno zmienić wiele aspektów naszego życia. Mam nadzieję, że nie pogorszy nam sytuacji ekonomicznej na tyle, żebyśmy mogli ją nazywać prawdziwym kryzysem. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję wszystkim gościom za czas poświęcony i za bardzo cenne odpowiedzi. Bardzo proszę. Z bardzo krótkim apelem na koniec, to przyjmijmy na najbliższy czas taką dewizę: nic tak teraz nas nie łączy, jak higiena górnych kończyn. Dobrego zdrowia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy.